Ja mam takie nietypowe pytanie do Jeroma. Zastanawiam się, Jerome, jakie masz podejście do religii, bo wiemy, jakie podejście do religii ma Marcin Wrzalski i czy możemy tę walkę reklamować jako pojedynek dobra ze złem. Dziękuję. To ja się odezwę zanim Jerome, przepraszam. Nie róbmy szamba, dobrze? Nie róbmy szamba, kolego, bo skupmy się na wymiarze sportowym gali, a nie na wymiarze, kurwa, jakiegoś paradoksu jakiegoś i jakiejś paranoi, bo dobro i zło, to znaczy, że znowu się ja będę ten zły? Ja będę znowu ten zły? To powiedz mi, kolego, jeżeli chcesz zrobić ze mnie złego, ile w tym roku, mamy marzec, wpłaciłeś na fundacje charytatywne? Bo ja na przykład w tym roku wykupiłem 8 koni rzeźnych, które szły na kiełbasy. Adoptowałem 2 psy i wpłaciłem ponad 50 tysięcy na fundację. Nie mówię teraz tego w kategorii napinania się, to zawsze przestań pierdolić o tym złym, dobrze? Jakie mam podejście do religii? Dla mnie żadna religia nie istnieje. Żadna. Dla mnie istnieje przyroda, dla mnie istnieje pomoc potrzebującym i to wszystko. Także proszę Cię, cofnij to pytanie, bo w tym momencie Ty gospodarz wielkie wkurwienie moje. I przepraszam za wulgaryzmy, ale już mam po prostu czasami dość na jego pierdolenia. I think he's a hater. You know, I hate. Zapamiętam go. Yes, I remember. Bardzo trzymałem. Słuchaj, jak so you have to knock on his door next Saturday.